Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, były minister obrony i były wicepremier Tomasz Siemaniak. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dzisiaj Super Express pisze o prawdopodobnych zmianach w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Ym, myśli pan, że będą zmiany? Trudno powiedzieć. Procesy wpisy nie są czytelne dla obserwatorów sceny politycznej. Lider PiSu nie zajmuje żadnej funkcji państwowej. Ale mówi o przyspieszeniu. Może to będzie właśnie to przyspieszenie? Nazwał rząd premier Beaty Szydło eksperymentem. To dziwny eksperyment na 38-milionowym narodzie, skoro to tak ma właśnie wyglądać. Wydaje mi się, że te spekulacje jeszcze bardziej osłabiają pozycję premier Beaty Szydło i jak najgorzej rokują, no bo wiadomo, że Najbliższe tygodnie, miesiące będziemy świadkami różnych personalnych spekulacji. Pewnie to też jest element walki a o władzę zmian, w PiSie. a nie spekulacji. No najpierw będą spekulacje. Widać, że walka o władzę w PiSie ruszyła. W tym roku kongres, decyzje i zapewne różne frakcje, różne grupy będą się tutaj ścierały. Szkoda, że osłabia to i tak nie najmocniejszą pozycję rządu. 7 maja Platforma będzie maszerować za czy przeciw? A może za, a nawet przeciw? Za. Za Europą, za Polską w Europie, za standardami europejskimi, za demokracją, za konstytucją. Cieszę się bardzo, że Platformie udało się razem z Komitetem Obywatelskiej Demokracji zgromadzić wokół Czyli siebie... będzie tylko za, tak? To będzie marsz za? Tylko? Bycie za pewnymi wartościami oznacza przeciwstawienie się tym, którzy te wartości niszczą. Więc na pewno wszystkich, którzy apelują, zapraszają na ten marsz, łączy bardzo ostra krytyka tego, co robi z polską PiS. Przywiezie pan autokar ludzi? Co pan o, się tak zawahał? Przeczytałam w, bo... w gazecie wyborczej, że każdy poseł lub senator Platformy ma przywieźć autokar ludzi, i że nawet się Platforma zastanawia nad wynajęciem pociągu. Z mojego Wałbrzycha od 30 kwietnia będzie już jeździło pendolino do Warszawy, więc chętni do demonstracji przyjadą, przyjadą szybko i wygodnie tutaj do Warszawy. Ale oczywiście chcemy pomóc wszystkim tym, którzy chcą dojechać z najdalszych zakątków Polski do Warszawy, więc na pewno w biurach poselskich naszych można pytać o możliwość miejsca w autobusie. Każdy będzie mile widziany. Czy pan również obawia się tego, że Jarosław Kaczyński chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej? Grzegorz Schetyna mówił: Nie pozwolimy, by wyprowadził nas z Europy. Tak wczoraj powiedział. Słusznie trafnie powiedział, prezes Kaczyński w jednym z wywiadów wspomniał, że niestety Unia Europejska cieszy się dużym poparciem wśród Polaków i nie da się tego zmienić, więc to pokazuje, jak myśli o Europie i Unii prezes Pisu. Czyli ta słowa niestety pana zaniepokoiła. Tak, zaniepokoiło mnie, bo Polacy w referendum Zdecydowali się na to, żeby Polska weszła do Unii Europejskiej, widzimy y, ogromne efekty y, tej decyzji wokół siebie, i kto chce wyprowadzać Polskę z Unii Europejskiej, działa po prostu wbrew interesom Polski i Polaków. No tak, ale jak powiedziałem, niestety, no to chyba nie będzie dążył do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, jeżeli Polacy chcą być w Unii Europejskiej w, w kobiety tej większości. Mam na to nadzieję, choć y, ważni politycy PIS-u. W rodzaju europosła Zdzisława Krasnodębskiego. Wspominają o referendum, o wychodzeniu z Unii, więc na pewno na tajnych naradach PiSu o tym się rozmawia, bo takie rzeczy się nie biorą z niczego. W lutym Grzegorz Schedlena ogłosił, że Platforma Obywatelska wobec braku zaufania w Europie do Prawa i Sprawiedliwości przejmuje obowiązki reprezentowania interesów naszego kraju w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim. Czy zaproszenie wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej. Franza Timmermansa przez prezydent Hannę Gronkiewicz-Walc, która jest nie tylko prezydentem Warszawy, ale także wiceprzewodniczącą Platformy. To jest taki etap realizacji tej polityki europejskiej Platformy? Z tego, co przeczytałem, to już jakiś czas temu to zaproszenie zostało skierowane tradycyjnie na uroczystości. Paradę szumana na początku maja zaprasza się różnych przedstawicieli Unii Europejskiej. Oni są tu u siebie, są zawsze mile widziani, więc wydaje mi się, że to potwierdzenie zaproszenia przez Hannę Gronkiewicz-Walc wobec pana Timmermansa jest naturalne. I nie i ma jest... nic wspólnego z wokół zaproszenia lub niezaproszenia komisarza, nie komisarza, tylko wiceprzewodniczącego, który wyraził zamiar przyjazdu ponownego do Polski. Ale nie Oceniam, został przez że... władze zaproszony. Oceniam, że postawa Hanny Grąkiewicz Walc ratuje twarz na przykład Witolda Waszczykowskiego, który w sposób na początku bardzo niegrzeczny odnosił się do zapraszania, bądź nie zapraszania, potem próbował wyjść z tego ambarasu, ale niesmak pozostał, więc dobrze, że Warszawa, prezydent Warszawy takie zaproszenie potwierdzają. Wszyscy Europejczycy, a, a, a także ważni urzędnicy europejscy są u nas zawsze mile widziani. Marsi mają platformy innych opozycyjnych partii, ale także kodu związku nauczycielstwa polskiego, to jest jakiś początek ścisłej ściślejszej współpracy. Na pewno tak. Kto widział wczorajszą konferencję liderów Grzegorza Schetyny, Mateusza Kijowskiego, Ryszarda Petru, Barbary Nowackiej, Władysława Kosiniaka Kamysza, mógł być zbudowany tym, że opozycja i ta parlamentarna i pozaparlamentarna oraz kot działają razem, sądzę, że mimo różnic. Co was łączy? Co was łączy? Łączą nas wartości, o których wspominałem wcześniej, Polska w Europie i łączy nas gorący sprzeciw wobec tego, co z Polską i państwem polskim robi PiS. Jasno to zostało wyrażone i ten marsz 7 maja ma pokazać, że opozycja, kot, wszyscy ludzie dobrej woli działają razem, żeby bronić Polski. Czyli łączy Was stosunek do Unii Europejskiej pozytywny oraz bycie Antypisem? No, podsumowując, tak, tak można powiedzieć. Sądzę, że lapidarnie oddaje to sens tego, co robimy i y, główny wydźwięk marszu 7 maja. Cieszę się, że też Związek Nauczycielstwa Polskiego i nauczyciele y, dołączają. Y, widać, że już się zorientowali, na czym polega tak zwana dobra zmiana. Także y, zapraszamy wszystkie środowiska w imię y, tych wartości demokratycznych, europejskich y, na 7 maja do Warszawy. A jak pan ocenia sytuację w swojej Partii? Platforma jest partią demokratyczną, więc nikt się nie boi zabierać głosu czy nawet krytykować decyzje. Więc jestem przyzwyczajony do tego, że. Nikt się od nie lat boi z Schetyny? Szanują go, jest przewodniczącym, uzyskał mocny demokratyczny mandat, ale nikt się nie obawia na różnych posiedzeniach zarządu czy klubu parlamentarnego też krytykować, czy zwracać się mu uwagę. Myślę, że to nas bardzo odróżnia od prawie wszystkich innych partii, że lider musi być zawsze otwarty i zawsze przygotowany na to, że ktoś ma inne zdanie. Myślę, że to jest wielka wartość platformy. Ja się z tym bardzo dobrze czuję. Oczywiście daje to asum trudnym publikacją, które piszą o podziałach, o różnicach zdań, ale wolę, że to tak jest niż byłbyś piszą lider. nieprawdę, czy prawdę? Czasem prawdę, czasem nieprawdę. Ja oceniam, że w każdej działalności publicznej są zawsze jakieś napięcia, są to emocje między ludźmi, nie się lubią, drudzy nie. U nas się Otwarcie, czasem zbyt otwarcie o tym dyskutuje publicznie. W innych partiach przecież jest tak samo, tylko pozostaje się domyślać, która frakcja czy który polityk w danym momencie jest w łaskach u lidera. A u Was wszystko na talerzu. No właśnie. I jak Pan myśli, czy gdyby platforma rządziła, a Pan byłby ministrem obrony, to mielibyśmy stałe bazy NATO w Polsce? Nie lubię takich spekulacji. To, co będzie przesądzone na szczycie w Warszawie, zręby tego powstały w roku ubiegłym. Obejmowały one ciągłą rotacyjną obecność, rosnącą obecność sił sojuszniczych, w tym amerykańskich. Czyli nie stałe więc, bazy. Więc sądzę, że to tak, tak właśnie się skończy. Natomiast mnie niepokoi skoro pani o to pyta, to, że nasze relacje z sojusznikami, ze Stanami Zjednoczonymi, Niemcami, Francją, innymi się pogarszają. Więc po szczycie na to w Warszawie też będzie życie, też będą problemy, też będą zagrożenia. I zasadne jest pytanie nie co będzie przesądzone w Warszawie, ale co będzie działo się dalej, a co do tego można mieć różne obawy. Grzegorz Schetyna mówi, już wiemy, że bazy NATO niekoniecznie będą w Polsce, ale on mówi o tej obecności rotacyjnej, czy mówi o tych stałych bazach, o których wiadomo było od dawna, że ich nie będzie? Mówi o tym, o czym ja mówię dużo. się na ten temat ostatnio z Grzegorzem Schetyną dyskutowaliśmy. To znaczy o osłabianiu się pozycji Polski i o tym, że Polska przez działania rządu PiSu traci szansę na bycie takim liderem bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej. Po prostu otrzymamy to, co wynika z planów amerykańskich i planów sojuszniczych, natomiast. To ten plus, na który mogliśmy liczyć, no wydaje mi się, że. A y... na jaki plus mogliśmy liczyć? Na to, że to Polska będzie tym centrum amerykańskiej sojuszniczej obecności. Dzisiaj, jak sądzę, nie jest y, to pewne, bo o to trzeba zabiegać. Trzeba mieć bardzo dobre relacje z Amerykanami, ale też i z europejskimi sojusznikami. I to... myśli Pan, że ta brygada, y, o której mówił. Y... Prezydent Duda podczas swojej wizyty w Waszyngtonie, ona na pewno nie będzie w Polsce? Nie, będzie w Polsce, bo będzie rozmieszczona, tak jak sami Amerykanie powiedzieli. W, w Polsce, na Litwie, Łotwie, Estonii, Rumunii i Bułgarii. Więc pytanie, to co mogliśmy więcej jeszcze uzyskać? Powinniśmy uzyskiwać następne kroki. Przypomnę tutaj, że w tym roku, zgodnie z umową z 2012 roku, startuje budowa bazy antyrakietowej w Rdzikowieku To jest właśnie taka stała obecność, bo jest to i instalacja i kilkuset żołnierzy amerykańskich będzie w Polsce stacjonowało. Mamy posterunek powietrzny Własku, gdzie też na stałe przez cały czas są Amerykanie, więc powinniśmy realizować krok po kroku politykę zwiększania obecności sojuszniczej w Polsce, budowy infrastruktury, budowy lotnisk portów i obiektów na przyjęcie ewentualnej pomocy sojuszniczej. Jednak... A jeśli chodzi o liczebność armii, wczoraj minister obrony zapowiedział, będąc w Bydgoszczy, że armia stan armii wzrośnie o 50%. I to nie chodzi tylko o te siły pomocnicze, ale także o jednostki operacyjne. Trudno się odnosić do tak ogólnej zapowiedzi, bo minister Macierewicz nie powiedział dokładnie, ilu ma być tych żołnierzy, kiedy to będzie, a przede wszystkim, ile to będzie ja tak mam około 100 000 kosztowało. Limit w tej procent? chwili to jest 120 tysięcy. Ja w zeszłym roku podjąłem decyzję, żeby limit zawodowych podnieść ze 100 na 110 tysięcy, 10 tysięcy pozostawić w siłach rezerwy. Jeżeli 50%, to by oznaczało, że do 180 tysięcy. Nie wiadomo kiedy i przede wszystkim nie wiadomo... No to to jest bardzo nieostra ta kategoria i przede wszystkim nie wiadomo ile miałoby to kosztować i kto miałby za to zapłacić bo mówimy o kosztach rzędu, nie wiem 80 miliardów złotych jestem przeciwny tego rodzaju rzucanym ideom bez solidnej debaty bez stanowiska prezydenta czy premiera to jest bardzo poważna sprawa i nie można rzucać takich pomysłów jeżeli one są do tego stopnia niedopracowane Kończymy proszę o krótką pytanie Krótko, Mogę jej pytać Nie, nie, krótko, krótko odpowiedź Czy to dobrze, że NATO wznowiło rozmowy z Rosją? Duża debata krótko. temu towarzyszyła, czy w ogóle po dwóch latach wracać do tych rozmów. Jeśli było tak, jak, a nie mam podstaw, żeby w to wątpić, jak powiedział Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, że to była bardzo szczera, poważna rozmowa i zwrócono uwagę Rosji na różne niedobre rzeczy, które ona robi, to wydaje mi się, że to było potrzebne i pokazujące, że NATO stoi mocno na swoich pozycjach i nie wraca do praktycznej współpracy z Rosją. Dziękuję. Dziękuję. Tomasz Siemoniak, Platforma Obywatelska. Beatriz, do usłyszenia.